Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy. Zagrajmy w V Rising. Powiem wam tak. Porządnie się załatwiłem pod względem grania w tą grę teraz. Ponieważ przez przypadek przyzwałem sobie tamtego szczura, który tam jest. I normalnie nie byłoby to nic złego. Gdyby nie fakt, że ma 30 level, nie jestem w stanie go kurwa zabić. Bo się trochę przejechałem na fakcie przyzwania przeciwników. Znaczy przeciwników, szkodników. Myślałem, że to jest jakiś, wiecie, zwykły taki o, nie? Zwykły taki o... szczur. No, okazało się, że się przeliczyłem. Dobra, może uda mi się bez przyciągania jego uwagi to kurde wszystko tutaj zrzucić. No nie powiem, byłoby to bardzo miłe. No. Okej. No i esencja jeszcze mi została. Odwiedziłem parę obozowic. Jak widzicie, tutaj już się cała skrytka już zapełniła. I zebrałem trochę Zebrałem troszkę tych... Okej, 1000 to jest maksimum, ale fajnie, że to się też zmienia w zależności od tego, ile jest tej esencji wsadzonych. No a kontynuując, to zebrałem, trochę jak widzieliście, zebrałem parę rzeczy. To niestety znowu dostaję agro. Dobra, dobra, weź się odstosunkuj ode mnie. Myślałem, że mi się uda go kurde zabić, nie? Wiecie, jak w Soulslike'u, jak będę lato skakał, cyk i cyk. No ale niestety nie, ponieważ w trakcie walki, jeśli go tylko nie zabije, no to on przyzywa sobie pomniejsze moby, które przeszkadzają mi, a jemu pomagają. W którymś obozie znalazłem taką pelerynkę fajną, którą mam aktualnie na sobie. Także... jak dla mnie bardzo bueno. Dobra, co mam teraz zrobić? A tak, miałem krew tego wilka sobie miałem namierzyć. Biały wilk alfa. W jego zapachu rozpoznać można niepowtarzalny ślad nieśmiertelnego króla Drakuli. Kiedy Drakula upadł, przekluł świat Vardoran deszczem krwi, plagą, która pochłonęła wiele istnień. Ci, którzy przeżyli, zostali nieświadomie wypaczeni przez ulewę, a ich krew na zawsze została wzmocniona przez jego niegodziwość. Plugawe dziedzictwo od Drakuli przenika tego potężnego drapieżnika. Okej. Okay. Dobra, i gdzieś... gdzieś tam muszę iść, dobra. Szkoda, że nie mogę jakoś biec normalniej. I szkoda, że kurde nie postanowiłem trochę szybciej rozprawić się z tym odcinkiem, bo kurde akurat jest event krwawego księżyca i on jest bardzo spoko. Ponieważ jest to ogólny buff zarówno dla mnie, jak i dla właśnie zdolności moich, tylko niestety za chwilę noc się skończy, event tak samo, a ja będę musiał się... a ja będę się musiał, kurde, ukrywać przed słońcem. Miło, że coś tutaj dla mnie ogarnęli. Dobra, i zobaczmy, co mają po skrzynkach pochowane. Trzymała skóra nasiona ognistego kwiatu i papier. Okej. Okay. Tych nasion dalej nie wiem, jak kurde używać. To jest taki mój drobny problem. Pieśni strażnika mroku. Okej, okay, mamy kolejny schemat. To wygląda w ekwipunku. Dobra, miejsca jeszcze tam troszkę mamy. Mam go na mapie oznaczonego jakoś? Nie, czy po prostu muszę tak iść. By the way, poleciałem sobie też do tych handlarzy, tam myślałem, że coś będzie fajnego. Że myślałem, że po prostu będę mógł jakoś sprzedawać coś z nimi, no ale niestety nie. Tam mogę tylko kupować za właśnie monety. Tylko, że te monety muszę sobie samemu wyfarmić.
No i niestety wschodzi słońce. Serio, nic z nich nie wypadło? No come on. Dobra, no na razie idę tam, gdzie mnie kurde prowadzi ten ślad krwi. Mam nadzieję, że jak kurde dojdę na miejsce, to chociaż będzie tam dużo cienia. Okej, czyli to mnie tutaj prowadzi. Tam kurde też próbowałem iść, to też co chwilę kurde tam prawie że ginąłem. Bo tutaj też pamiętam to miejsce, byłem tutaj. I na tym cmentarzu zginąłem chyba z 4 razy. Tylko dlatego, że przylazłem tam po prostu za wcześnie. Okej. Tą stronę. Okej. Teraz co, na wprost czy skręcamy? Pójdę tu, dobra, to mam iść tam, dobra. Czyli na wprost i w prawo. Oho, chyba go mamy. Tak, jest. Ma 16, no to okej, to pójdzie gładko raczej z nim. Ja w ogóle ten atak jest jak od Panteona na E. Okej, fajnie, że mogę sobie u niego odnowić zdrowie. No kurde, chciałem się akurat pożywić tą 10%-ką. Okej, mamy go. Taste of knowledge. An achievement to be sure. Aby przybrać inną postać? I am what I must be. Nice! Ej, lubię taki shapeshifting. I to bardzo. Dobra, tutaj widzę, mamy jakiś obóz. Albo terytorium wilków. Wilcza jama. Okej, okay, też dobrze. Aha, to jest taki skok, okej. Okay. Tam było stworzenie 11%. Jesus. Dobra, coś jeszcze. Jeszcze tutaj trochę skóry. No ej, serio? Myślałem, że to się zresetuje momentalnie. Przeliczyłem się niestety. My blood restore my body. Dobra. Teraz co, poli więcej nosicieli krwi, odkrywaj nowe czary, używaj księgi czarów, aby wyposażyć czary. Odblokowuję projekt stanowisko... Czemu dopiero teraz stanowisko do badań? No come on! Dobra, to kto jest następny? Bo rozumiem, wilka zabiłem raz, a to nie mogę więcej. Rufus Brygadzista, Kaylee Lodowa Łuczniczka,
i Errol Miażdżyciel. Ta jest bardzo daleko, ten jest w pobliżu i ci dwaj też są w pobliżu. Dobra, no to zajmiemy się nimi. Errol Miażdżyciel, brutalny sztygar, który kruszy kości równie skutecznie co skały. Jako wytrawny poszukiwacz cennych krusztów mógł być szanowany obywatelem. Wybrał jednak inaczej, jako jego nieokiełznany gniew świetnie motywuje innych górników. Dobra, mam iść gdzie? Dobra, mam stąd wyjść oczywiście, ale widzę jak bardziej na zachód. Jeśli dobrze odczytuję mapę, ale chyba tak. No tak, no na zachód będę szedł, nie? Tak. Okej, na szczęście za chwilę będzie no... O! Nie? Nie, na wschód mam iść? Nie, na zachód! No, na zachód. O, ciekawe, czy jest tutaj zaraz, w tym większym obozie. Wschodzi księżyc. Bo to jest jakaś kopalnia, zdaje się. Kopalnia miedzi... miedzi bandytów! Miedzi... miedzi chętnie wam trochę zajumam. O, łot 30%. Tak bym sobie zostawił. Na teraz! Okej, mamy lepszą krew. To dawał łotr w walce, muszę zobaczyć. Okej. Okay. Większa szybkość ruchu i szansa na trafienie krytyczne przy ataku z użyciem broni. Dobra. No to mi nie wyszło niestety. Come on, no, Jezu, ale mi to zepsuł. Co? Co? Kiedy, czemu mi tak życie zjechało? Dobra, stąd będzie najbliżej. Ja pierdolę, nie wierzę. Czemu mi życie tak zjechało mega nisko? Wszystko było spokojne, nagle kurde miałem taki praktycznie mikroskopijny HP i zginąłem kurwa dwóch ciosów. Bo co, bo gościu mi dał stuna kurwa? Dobra, czekaj, weź tego wilka zmień, bo będę bynajmniej szybciej się poruszał. A lepiej przeoszczędzić czasu, jeśli chodzi o bieganie nocą. I to nie tylko w Dying Light'cie. Tutaj też, tylko tutaj właśnie czas jest na moją niekorzyść. Niestety. Okej, to się przypadkowo trochę striggerowało. Water 96! To bym sobie wziął. Zaś stun. Okej. Pozbierać to wszystko. Zgarnąć stąd wszystkie rzeczy. Tutaj ten okrutnik 10%. Dobra, teraz tak, tutaj się ustawić, żeby podleczyć się do pełna z pomocą tej starej krwi. Jezu, jak z Bloodborne tak jest wyciągnięty. Aha, no tak, tylko że kurwa, gościu mi tego nie da zrobić. Dobra, tego osłabić na tyle, żeby do pożywienia się. Ja się nie chcę nim pożywić, ale muszę mieć chwilę, żeby się zregenerować. Sanguine regeneration. Co? Ha, no tak. I dlatego, że jestem w trakcie walki, nie mogę, kurde, się zregenerować za więcej. Szkoda.
Dobra, to spróbuję wykorzystać tę szkodniczą maść, żeby jak najmniej tej krwi zużyć. Bo co jak co, ale ona jest zbyt dobra, żeby dać jej zmarnować tylko na leczenie. Tutaj co? No, tutaj to już też są łotrzyki, ale strasznie słabe. Dobra, tutaj kolejna ość, spoko. Tutaj pusta, bo w sumie właśnie, niby pusto, ale zauważam, że warto rozwalać te beczki. Czy beczki, ogólnie wszystkie te elementy otoczenia, bo fajne rzeczy mogą się w nich kryć. O, sztaba miedzi, totalnie za darmo. Spoko. Dobra, jakbyś ten miecz sprawdzał. Maść once again. Okej. Okay. Co ja potrzebowałem do tej maści, żeby ją zrobić? Poza tym, że szczura zdaje się. Szczura, roślina i kości. Dobra. Wpuśćmy ich jeszcze te 4 sztuki. Tych szczurów trochę szkoda, bo mogłem je wykorzystać do tworzenia z nich esencji krwi. Ale... się lepiej mieć niż nie mieć. Serce. O, pył. Pył jest spoko. Na teraz, bo mam go strasznie mało, a przydaje się do spoko fajnych rzeczy. Kolejna nić. Trochę włókien roślinnych. O, i sztabka mieci. Miedzi! Nie mieci. Dobra. Użyję ponownie. Tej. Dobra, jak zanim zacznę walczyć, to poczekam, aż się właśnie zregeneruje. Bynajmniej na te... Maximo, żeby się dać w trakcie walki mógł leczyć normalnie z moich skilli. Czekaj. Łotr 1%, Boże, jak to musi być słaba. Jak to musi być strasznie słaba krew. Za krew czy za maść? To najpierw za maść. Tutaj wychodzę z tej strony. Okej. Okay. Wiecie, jaki mam problem z tym leczeniem się za krew? No, poza tym, że to zużywa moją krew, którą mam na zapasie. Fakt, jak bardzo kurde. Jak strasznie ciężko jest właśnie zgarnąć z nim właśnie dobrą krew. Czy bym jakoś 2% czy coś, to miałbym wyrąbane, nie? Bo to jest po prostu YOLO, bierzemy i koniec. Bo krwi niskoprocentowych jest tutaj naprawdę pełno. Ale niestety, ja mam krew o bardzo wysokim mnożniku. Znaczy mnożniku, o bardzo wysokim procencie. Dodatkowo jest to krew, która niestety jest bardzo rzadko spotykana. Mówię teraz oczywiście o wysokim procencie, nie o typie łotra, no bo typ łotra to się tu pojawił, kurde, już co najmniej 4 razy się pojawił przeciwnik z takim tyłem krwi. Dobra, mamy naszego brygadira, którego trzeba się pozbyć, żeby wyekstraktować z niego krew. Dobra, ale spróbujmy to załatwić tak, żeby najpierw się pozbyć przydpasów. Bo w sumie też liczę na to, że on ich nie będzie przyzywał, nie? Coś się podleczyć, póki mogę za darmo.
Dobra, on jest gdzie? On sobie tutaj łazi. Dobra, spróbujmy tego odciągnąć. Fuck. Niestety nie on miał dostać agro. Ja za blisko niego po prostu uderzyłem. Bierz ten kwiot. O! Okej, dobra. Stacił agro. Spoko. Dobra. Zużyjmy w takim razie leczenie z krwi. No bo niestety... To jest właśnie największy minus tego, że to jest najszybsza opcja, aby dostać tę krew, aby się wyleczyć. Dobra, temu z tego bije po 8. Z tego też po 8. Z tego za 10. Z tego 9 z możliwością krytyka. Dobra, zostańmy przy toporkach. Aha, no tak, oczywiście. To było do przewidzenia, że i tak ich będzie przyzywał. Rada. Nie chcę się po... Kuźwa, no da... Chciałem te kule zdrowia podnieść. Au. O, super, to jeszcze wybucha. Nice. No ale nie powiem, no nie żałuję, że mi, kurde, tak bardzo zgrabnie oczyściłeś, kurde, robotę z tych rud, bo wręcz tylko mi ją, kurde, przyspieszyłeś, nie? Zium. Dawaj, dawaj, jeden cios! Co jest? Nie! Jezu, czemu się kamery nie obróciłem? Ja pierdolę, nie wierzę, kurwa! Seriously, typie? Tyle. Ja pierdolę, jeden strzał bym go, kurwa, za pierwszym podejściem zrobił. New knowledge acquired. Okej, tutaj też fajne rzeczy. Salwa chaosu, co my tu mamy? Chaos, punkt czaru. Schowek na materiały i kamienie szlachetne. I miedziana pochodnia i palenisko. Okej. Dobra, no to teraz myślę, zajmiemy się Rufusem Brygadzistą. O, on jakąś kuszę ma fajną. Dobra. Naucz się nowego czaru. No. Tu. Magia chaosu. Płomienie pustki nie da się ugasić. Ich iskrzące energie podpalają twoich przeciwników. Ciebie z kolei obdarzają niesłychaną mocą. Podpal wrogów płomieniami chaosu, zadając 50% wrażeń magicznych przez 5 sekund. Wywołuje eksplozję, która zadaje 50% magicznych, podpala pobliskich wrogów, gdy podpalony cel zginie. Okej. Okay. Aha, ale to jest skill po prostu, to jest pasywka do tych umiejętności. To zobaczmy, co tu mamy. Salwa chaosu, wystrzel dwa pociski, które zadają 115% wrażeń magicznych, wywołują podpalenie. Uderz w ziemię, powodując falę uderzeniową, która wybucha, zadając 130% wrażeń magicznych, wylij prosty, wywołując podpalenie. Albo przypływ mocy, wzmocni siebie lub sojusznika, powodując słabnące z czasem przyspieszenie, które zwiększa szybkość ruchu 15%, szybkość ataku 20%, taki wywołują podpalenie. Okej, okay, dobra, jak mam wybierać, najbardziej bym wziął sobie chyba tę salwę chaosu. No, ewentualnie te wstrząsy wtórne, ale dobra, weźmy sobie to. Bo do tego mam też chyba jakiś
Klejnot mogę dać, dokładnie. Skraca czas owienia o 7%. Okej, okay, może być. Przy okazji od razu sobie zużyliśmy... zwolniliśmy jedno miejsce. Tutaj niestety nie mam szczęścia do tych dwóch. Tutaj nie mam takiej opcji. Dobra, ja bym to chciał dać... Ha, albo to, albo to. Dobra, no ale wolę salwę chaosu mieć zamiast tej salwy tego strzału domyślnego, no bo akurat on mi się mało przydaje. O, tutaj jeszcze bardzo fajnie trochę miedzi mi zniszczyli. Kurde, ale musiałbym się wrócić do bazy niestety i to zdeponować wszystko, mam tego za dużo. A po drodze tamtej babki pewnie też co nieco zgromadzę. Stworzenie 25 po sobie. Oj, co ich deseczka zgarnięta z Afryką. Kolejne dwie. Nice. Jakiś miedziany miecz to byłem. Nie wiem, czy to nie był taki sam, jaki ja mam teraz. Nie zamierzam. Strzelaj, stary, i tak już to nic nie da. Musiał się ruszyć, nie? No musiał. A ty jesteś martwy teraz, także... Czym jestem? Twoją zgubą. I feel stronger. Recognize my power. Okej, serce przenoszenia zamku. Brzmi fajnie. Zobaczmy, co dostałem za niego. Punkt czarów z drzewko krwi. Stół do pracy z drewnem. Proste meble i kusze. Okej, okay, ale chyba kuszę od razu na tym miedzianym levelu, powiedzmy. Rufus Brygadzista, dowódca oddziału bandytów, który nadzoruje wycinkę i obróbkę drewna. Jest nie tylko świetnym drwalem, ale też mistrzowsko posługuje się kuszą. Nie bez powodu wspiął się na szczyt bandyckiej hierarchii. Dobra, ciekawi mnie tylko, czy jak ja już zabiję takiego raz, to czy ja mogę go zabić po raz kolejny. O, jeszcze... Ej! Dobra, nie, jak kurde, jak ona jest w pobliżu, nie, to aż szkoda, kurde, sobie to odpuścić. Czyli, kurde, dwa tiery tej krwi V załatwimy sobie od razu w jednym odcinku. To, tutaj wilk. No patrzcie, myślałem, że gdzieś tu będę mógł, kurde, sobie machnąć tego. To przejście przez tą jaskinię i tam, gdzie sobie coś skrót, a tu jednak nie. Czyli to jest skrót do czegoś innego. Dobra, w którą? Tristan Łowca Wampirów. No, on jest na mnie niestety za mocny. A patrzcie, już myślałem, że to jest ta, którą mam znaleźć, nie? Ale kurde, za łatwo by było. Dobra, ona jest gdzieś w tą stronę. A właśnie, punkty czarów dostępne. Tutaj. No i mamy krwawą furię. Ulecz sojuszników za 65% swojej mocy czarów, otrzymuje co odnoszę czasem przyspieszenie, zwiększając szybkość ruchu o 10%, szybkość tego 25%, wywołuje wysysanie pobliskich wrogów. To jest jakieś mega fajne to jest? No, niekoniecznie. Tutaj handlarz klejnotami. O, a to jeszcze jeden? Tak, to jeszcze inny jest, kurde. Jeszcze inny taki obóz. Dobra, miejsca trochę mam. Akurat kwiatków to nigdy dość.
Ale patrzcie, kolejny taki większy obóz. Pewnie ona tu będzie dowodzić. To mi trochę nie wyszło. Też tak trochę słabo poszło, no ale lepszy ryc niż nic. Tutaj stworzenie 5 i 3%, więc nie interesują mnie. Szorstka nic jak najbardziej mnie interesuje. I skóra, i to od razu taka fajniejsza. Siema. Oho, chyba mamy do czynienia z Aszką. Na szczęście jej strzał się zaliczył. Myślę, że dostanę tylko w mordę od niej. Czy od kogoś tam innego nawet. Kurde, po co się ruszyłem? Jak? Halo. Kurde, ja chciałem zobaczyć, czy mogę ten jej atak z tego zablokować. Wojownik bardzo wysoki. To nim się chce pożywić. Chodź, kolego. Jesteś mój. Dobra. Podbijmy sobie leczenie. Znaczy, Jezu, podbijmy. Po prostu triggerujmy. O, i teraz, czy mogę to zablokować? Niestety nie mogę. No ale już to wiem, przynajmniej. Klikamy. Raz, dwa, pięknie. Widzę cię, widzę. Ale wiesz, co jest fajne? Że nawet widzisz to na ekranie, bo ja teraz dosłownie widziałem. Że patrząc potem, gdzie były właśnie te cyferki, zobaczyłem sobie i faktycznie widać było ten jej... Widać było taki obrys, taki leciutko z ten... Taki leciutko, powiedzmy, zamaskowany z terenem. No i pięknie. Czyste serce. Okej, stanowisko do badań muszę teraz zrobić, zobaczmy. Zanim dostałem co? Punkt czarów z drzewką mrozu. Garbarnia, wreszcie. Opcja na skórę, chusta podróżnika i pusty bukłak na wodę. Ej, no come on, Tristan, co ty tu robisz? Nie powinieneś być z Izoldą. Kurwa, ale i pierdolną. No Jezu, chłopie, ja tu chciałem tak fajnie oszabrować sobie teraz całe to miejsce i to tak perfidnie mi, kurde, przeszkadzasz, no. Idź na wakacje! Okej, nie to chciałem zrobić. Dobra! Jest! Jest portal obok! Jezu, ale fuks! Ale fuks! Ale fuks! Ale fuks! Nie będę musiał, kurwa, zapierdalać tyle. Dobra, księga czarów. Czy ma coś w mrozie w ogóle? Jeszcze nic. Trzaśnięcie zimna. Blokuje ataki wręcz i pocisku 4 sekundy. Zablokowanie wywoła lodowy podmuch, który zadaje obrażenia magiczne, wywołuje zamrożenie na 2,5 sekundy. Stwarz tarczę pochłaniającą do 100% obrażeń twojej mocy czarów przez 5 sekund, nawet zostanie uruchomiony. Lodowy wybuch. Wywołaj wybuch w wybranym miejscu, który zadaje obrażenia. Wybuch rozchodzi się wywołując wychłodzenie. Trafienie wychłodzonego wroga zamraża go na 4 sekundy. Lodowy nietoperz. Wystrzel pocisk, który zadaje 110% obrażeń magicznych, sorry. Pocisk eksploduje po uderzeniu w cel, wywołując ubytki w przeciwnikowi ziemię. Okej. Dobra, wiecie co? Wziąłem sobie ten lodowy wybuch. Fajnie brzmi. I zamiast tego... Zobaczmy, jak się będzie spisywało. Najwyżej sobie wrócimy do czegoś innego.
Magia burzy jest opcja, nieźle. Papiery są zmarnione przez połowę tego czasu, okej. Okay. Magia iluzji, nieczysta magia, magia chaosu, magia krwi. Dobra. Wilczuraj, wracam po moje itemy. Bo nie po to biegłem taki kawał, żeby teraz sobie to odpuścić. A z racji, że mamy tutaj tego... Dobra, błagam, Tristan, powiedz mi, że już tutaj kurwa nie ma. Skóry. Dobra, czekaj, bo to moje... O, tutaj też coś minęło, miedziana monety. Jest tu, czy go nie ma? Nie ma go chyba, okej. Okay. Zabieram co moje. Okej, no to poszło trochę niestety w innym kierunku niż sądziłem, że pójdzie. Sobie zgrabnie uniknę tego ciosu. Tutaj miśki się zabiły, widzę nawzajem, więc no jak dla mnie to jeszcze na plus. By nie musiałem się bić z jednym. O, o, o! Co to było? Zaciekłe żądło. Okej, okay, kolejna ryba. Już druga ryba, jaką znalazłem, kurde, w tej grze. No właśnie, takiej skrzynki szukałem. Ej, ty, to w sumie czekaj, ja tak... Ej, właśnie, wait, ja tam, gdzie był ten sztygar, to go, kurde, nie zgarnąłem. Okej, okay, upiorna włócznia, dwa klejnoty. To moment, czy sztygar ten... O! Okej, okay, dobra, no to dość szybko odpowiedziałem sobie na pytanie. Czyli tak, mogę... Praktycznie chyba co chwilę mogę na nich polować. O Jezu, nie! Bez słońca! Teraz, kurde. Bo nie mówisz, że drugi raz dostanę z niej te opcje, też te punkty. New knowledge acquired. Okay, tutaj za rozwalenie dookoła trochę zgarnąłem. No i czyste serce, no ale poza tym to chyba nic więcej. Chyba, że mam ten punkt jeszcze dodatkowo. Nie, dobra. Czyli jak chcę, to mogę na nich polować, ale nagrodę dostaję tylko raz. Dobra, w sumie zostanę tutaj, bo tu jestem osłonięty przed słońcem. Zobaczmy, co mam przy sobie. Tutaj. Związane z krwią, ale nic takiego. Dobra, czy ja mam cokolwiek? Tak, mam skórę, przez którą się nie mogę kuźwa teleportować. Dlaczego? A chuj wie. Monety. O, szorstka nic, o dziwo, też nie może dać mi się teleportować. Nie wiadomo w sumie, kurwa, czemu. Sztabka miedzi to samo. No nic, czyli muszę zapierdalać z buta. Szkoda, liczę, że sobie oszczędzę tej trasy, no ale niestety. Jednak nie. Dobra, jestem już w bazie. No i teraz ponownie, tak żeby się szczur nie striggerował. Tutaj, dobra, to jest tylko zdoba, to nieważne. Okej, okay, najpierw tak, tutaj mały schowek konkretnie na materiały. Tu go mogę postawić. Tutaj brakuje mi desek, znaczy dobra, nie brakuje, bo mam ich trochę. Pewnie już są wytworzone nawet więcej, no ale po prostu jeszcze ich nie wyciągnąłem.
Stół do pracy z drewnem i prosty stół warsztatowy. Dobra, stół warsztatowy już mam. Ulepszanie, tartak. Nie, to już mam. Garbarnia, też potrzebuje desek. Kruszarka. Właśnie do kruszarki potrzebowałem osełki, dlatego jej tyle nosiłem. Dobra, moment, moment. Tutaj. Cały ten stack desek poproszę. Dobra, zrzucać co tam mogę, żeby już mi nie zajmowało miejsca. Gdzie są te osełki? Tutaj. Zabieram je ze sobą. Dobra, tutaj te dwie ryby też mogę na razie zrzucić. To jest co? Nasiono. Dobra, nasiono. Wiadomo, nasiono idzie tutaj. Jezu, daj mi kurwa spokój, ty jebany szczurze! Dobra, badania. Papier, szorstka, nić. No mam tego trochę. Dobra, tutaj, stąd papier. Stąd potrzebuję nić wyciągnąć. I dobra, walimy sobie od razu kilka tych już pojemników na materiały. Ha, nie mam miedzi przy sobie. Dobra. Mam kości? Nie. Jak na kurwa złość musiałem je wszystkie zrzucić. Paleniska nie mam, ale to powinno przykryć wystarczająco. Duży połać. Co ja tego szczura tu przywoływałem? Jezu, daj mi kurwa święty spokój! Dopóki tego szczura nie zabiję, to ja nie mogę nic tu zrobić w ogóle. Już będzie wiecznie wpierdał. Dobra, stanowisko może na razie stać tutaj obok serca zaraz. Zobaczmy. Pierścień mogę zbadać. Nową broń. Serce do przenoszenia zamku się odblokowało. No wypierdalaj, kurwa! Ja pierdolę, szczur zajebany! Nowe terytorium jest miejsce, którego chcesz się przenieść. O! A to akurat bardzo miło. Chyba nawet to kurwa zrobię. Już walić kurwa te... walić kurwa to, nie? Ale naprawdę nie mam ochoty się dużo już pierdolić kurwa z tym szczurem. Tylko dlatego, że ten cfel nie potrafi się sobie odpuścić. Potrzebuję. Dobra, nie, nie, nie. Mam teraz esencję krwi? Mam, ja to pierdolę. Już. Gdzie jest jakieś nowe terytorium? Takie w miarę okej. Tutaj, zaraz na wejściu. Zajebiście. I to jest akurat to, na które częściej trafiam, także pyk. Wilczur. I zapierdalam. No, to jest to najbliższe terytorium. O, oprócz tego, no to będzie zaraz tutaj. Najbliżej drogi, a takie mi jak najbardziej akurat pasuje. Lepsz serce do drugiego poziomu. No nieźle. Tutaj, dokładnie w tym miejscu. Dobra. I teraz tutaj poproszę o moje serce przenośni zamku. Połącz serce. Tak. Połącz z tym. No. Torby podróżne.
Boga, nie no, torby. Ja pierdolę, rozjebie mnie zaraz. Nie umieszczono wymaganych przedmiotów. Czyli kurwa jakich? Przerwa przeniesienia. Nie chcę przerwać, chcę tu... Co ja mam tam wsadzić, żeby się przeniosło? Widzisz, jak tutaj, kurde, wejdę, to... Umieść wymagane konstrukcje... Aha, ta... Ja pierdolę, tam był cały, kurwa, opis, co ja mam zrobić. Bo się nie wczytałem, po prostu. Dobra, ponawiamy próbę. Oczywiście biegnę w złą stronę. Będzie to tu postawione dalej? Nie. Nie jest. Zużyło mi krew? Oczywiście, że zużyło. Dobra, to jeszcze... To raz. Przeniesienie zamku. Połącz z tym. Tu. Umieść wymagane konstrukcje. Dobra, czyli zakładam, że muszę podłogę postawić po prostu, tak? Tak, żeby to faktycznie tak centralnie na tej podłodze stało. Czy teraz się liczy? Nie, dalej się nie liczy. Dobra. Czyli niestety, ale wymaga to chyba też najpierw zamkniętego pomieszczenia. Szkoda, ale mówi się trudno. Dobra. Dowolna ryba daje mi... Olej i ości. No, dobra. Niech jest. No a tutaj wrzućmy w takim razie wszystkie te serca. Oraz szczurki. Dobra, i niech to się przetwarza. No szczury się nie przetworzą jeszcze, ale tam mamy detal. A ty, czekaj. Właśnie, nie, czekaj. Pokaż mi to. Tutaj. A nie, na tego. Nie. Dawaj do serca. Dobra, i z tych. Uuu, pięknie. I z tych czterech serc lepszych dostanę te. Dostanę potężniejszą esencję. To mi akurat bardzo czy bardzo potrzebne? To tak pół na pół, ale na pewno jest mega potrzebne. Tak więc. Przyda się. Dobra, rzucamy całe to drewno. Ile tutaj jest? Niewiele. Dobra, to weźmy stąd tak z... 3 staki. Dorzućmy tutaj. Proszę bardzo. Dobra. W miarę natworzone to się tam wszystko... łoi i tak dalej. Stąd mogę to pozabierać. Ości mogę tu w sumie dorzucić, żeby te... Chociaż... Czy nie, czekaj, co te szczury dawały w ogóle? Daje wytrzymałe surowe skóry i szansę na niskogatunkowe ziarna. Okej, dobra, no to faktycznie mogę tutaj wrzucić. Cyk i cyk. Dobra, sam olej, to nie wiem, czy gdzieś mogę w ogóle to wsadzić. Nie, to się jako materiał nie kwalifikuje, niestety. Więc dobra, to idzie tutaj, więc to... No, powiedzmy, że to pójdzie na razie tutaj, bo niby jest to takie w miarę organiczne, ale... O, osadzony w garbarstwie. Spoko. Okej, 21 to... No tak, to jest, podchodzi pod krawiectwo, czyli niestety nie mogę tego
wsadzić do takiej skrzynki z dłużej, no ale mogę gdzieś indziej przynajmniej. Okej, okay, jakieś nasiona mi wydropiło. Tylko niestety z tymi nasionami jest taki problem, że fakt, że one wydropią, to jest jedno. Gorsze jest jednak to, że nie mam tego pojęcia, jak to kurwa zasadzić. Bo stawiałem rabaty, chciałem potem użyć tego jakoś na tych. Nie wiem totalnie, co z tym zrobić, żeby to zaczęło w cudzysłowie działać. I faktycznie rosnąć. Dobra, czy mogę już sobie zacząć craftić coś tutaj? Mogę. Kamizelka nocnego łowcy, rękawiczki, spodnie i buty. Pięknie, cały secik od razu sobie zrobimy. Tutaj. Zaś osełka, też miedziany łuk jest mi potrzebny. Nie mogę miedzianego łuku w ogóle zrobić niestety. Czyli mamy, tak, czyli jest miedziane, coś miedzianego i jest bezlitosne miedziane. Czyli jakbym zgarnął jeszcze 5 osełek, albo zrobił 5 osełek, to mógłbym sobie wytworzyć bezlitosny wariant mojego aktualnego miecza. Na 12 dni, kurde, ustawiony w przód będę z tym. Teraz tutaj te dwa. Jest mi najgorsze, jak ja będę chciał naprawdę duże ilości zgarniać sobie tych rzeczy, to ja będę wręcz musiał tak sobie spamić te szczury bynajmniej. Dobra, jeszcze jest jeden? Nie, to wszystkie. Okej. Okay. Teraz tutaj. Co mogę dorzucić? Mogę dwa te serca dorzucić i akurat się wszystkie zużyją. Pięknie. Szczura zwykłego bym mógł sobie zwabić, taką jedną paczkę. Dobra, tutaj 12 razy 6, 60, 72. Okej, okay, czy ja mogę, kurde, jakąś konkretną ilość z tego wyciągnąć? Uporządkuj, upuść, weź wszystko. Nie, chyba nie. Dobra, muszę tak to w miarę podzielić. Dobra, 52. Okej, okay, może być. Nie będę miał tego w nadmiarze, a na szczęście będę mógł też sobie to potem jakoś zrzucić. Dobra, wiem, że kości mogę chyba też rzucić do tej kruszarki, nie? Tak, mogę, żeby zrobić grobowy pył, ale to mam chyba za niski level. Tylko nie wiem, czy kruszarki, czy czegoś innego. Śledź przepis? Ha, to że mam przypięte, ale nie, nie chcę mieć tego przypiętego, nie potrzebuję. A, kamień dorzuciłem, dobra, spoko. Wyciągnę sobie tych kilka tych cegieł jeszcze. Nie, dobra. Już tak sobie was za długo przetrzymałem. Prawie 2 godziny surówki. A tak to jest. Z Dysonem miałem dokładnie to samo. Jak musiałem, kurde. Sorry, musiałem zbierać i. Jak musiałem zbierać, kurde, fanty i sobie tak szukać. Znaczy, kurde, po czym ja tego nie wyłączyłem na noc? Ajajaj. To był duży błąd, niestety. Że właśnie w ciągu nocy nie przestałem palić tymi kośćmi. No ale w sumie jak potem się, jak na razie kości zużyłem tylko na jedną rzecz, więc aż tak mi to w sumie nie będzie przeszkadzać raczej. Dobra, bo się miałem żegnać, kurde, zaczynam gadać i się rozwijam bez sensu. Ode mnie, póki co, to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w V-Rising, w którym porobimy co nieco więcej, jeśli chodzi o ogólnie tutaj nasze akcje. Prawdopodobnie po prostu stworzę ten zamek już na własną rękę, tak wiecie, off-screen, żeby nie zająć za dużo czasu na odcinku. Już z tym moim gadaniem aktualnym za dużo czasu tym zeżarłem, no ale trudno. No ale nevermind. W kolejnym odcinku myślę, bynajmniej w jakimś takim połowicznie zrobiłem zamku, bo chcę to jeszcze rozszerzyć o to kolejne piętro. Dopóki ten pieprzony golem tam jest, no to kurwa nie mam nawet co myśleć o tym, żeby tam cokolwiek stawiać. Tak więc, no, ogarnę jakoś sobie tutaj ten zamek. No my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w V-Rising.
Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!